Dzisiaj przychodzę do Was z filmem z wyjazdu do Ożarowa. Wyruszyłam z dworca w Krakowie o 13.40 do Sandomierza. Na miejsce dotarłam po zmroku. Było zupełnie pusto i bardzo klimatycznie. Nocowałam w hotelu pod Ciżemką w samym sercu miasta. Mój pokój był przestronny, czysty, z przepięknym widokiem na Sandomierski rynek. Mimo, że rano wychodziłam z hotelu przed godzinami wydawania śniadań, nie było problemu, żebym coś zjadła i wypiła ciepłą herbatę. Do tego dostałam też pyszną szarlotkę. Busem ruszyłam do Ożarowa. Niewiele brakowało, a nie dotarłabym na spotkanie. Były dwa przystanki o tej samej nazwie, oddalone od siebie o 100 metrów. Spytałam miejscowych, czy z przystanku, na którym czekam, odjeżdżają busy do Ożarowa, i zapewnili mnie, że tak. Na wszelki wypadek spytałam o to jeszcze jednego z kierowców i okazało się, że na ten przystanek przyjeżdżają busy z Ożarowa, a do Ożarowa odjeżdżają z innego. Na miejsce dotarłam przed czasem i mogłam jeszcze wypić herbatę w towarzystwie pani dyrektor i pracowników biblioteki. Biblioteka w Ożarowie, podobnie jak w porąbce, posiada wrzutnie książek. Prowadziłam dwa spotkania, w drugim uczestniczyła wyjątkowo aktywna grupa i to spotkanie zapamiętam na długo. Z ożarowa wracałam do Sandomierza. Ponieważ miałam prawie godzinę do busa do Krakowa, to postanowiłam zrobić sobie spacer po Sandomierzu i zobaczyć, jak wygląda centrum w ciągu dnia. Wyglądało równie malowniczo, co wieczorem. Dodatkowo nagrałam jeszcze cień pędzącego ojca Mateusza. Z przyjemnością tutaj wrócę. Droga powrotna strasznie się dłużyła i finalnie przyjechałam pół godziny później niż powinnam. Do domu dotarłam przed osiemnastą.